Tak? Historia zaczęła się od tego, że w małym pokoju w Paryżu dawno, dawno temu padł temat, że powinienem zrobić kolację. A to nie było tak. Byliśmy tak niezadowoleni z kolekcji, którą miałam do pokazu, że Michał mówi, kurde, taką kolekcję ja to bym lepszą zrobił. Ja mówię, dobra, masz to jak w banku, robisz. Robisz dla mnie kolekcję. Mówi, okej, ale wtedy było wszystko okej, tak? I on mówi, że za wcześnie, za szybko. 6 lat czekałam na to, żeby go przycisnąć. I w końcu spotykałam się pewnego wieczoru w Warszawie. Tak. Na co Małgosia mówi? No to może byś zrobił... Nie może być zrobił. Nie, że... A nie, spotkaliśmy się w studio. Tak. I ty mówisz, żeby zrobić choreografię do pokazu i tak dalej, a ja ci mówię, że przy okazji pomyślałem, że może w końcu zrobię kolekcję. I ta Amanda na 4 miesiące przed terminem mówi, no to ty zrób te ubrania. Dokładnie, ale co mówisz, jakby marka Sebastian jest wpisana w to, co Michał lubi, bo ja wiesz, znam go na tyle, że wiem, że to ma być inne, pojechane, wizjonerskie, spektakularne, ale piękne, wyrafinowane i drogie. To są kilka argumentów, z którymi charakteryzuje się w ogóle marka. Tylko mi się najbardziej podobało to, że normalnie do kolekcji ty sobie siedzisz, inspiracji, szukasz tego, a u mnie było, znać inspirację, kiedy już.